Akcja. Siema wariaty, witam na moim kanale Arabskie Story i... Blecki Podłoga 02, siemaneczko. Dzisiaj śmieszne telefony? Śmieszne telefony, nie wiem, nazwę wymyślę później, ale ogólnie będzie super, zostańcie ze mną do końca. Dobra, zaczynamy. Oskar. Let's go. Masz wyzwanie. Musisz zadzwonić do korepetytora i powiedzieć mu: słuchaj stary, mój syn nie może zdać matury, ma 25 lat i nie daje sobie rady w szkole. Potrzebuje, żeby na wakacje nauczył się matematyki. Przez okej. Mogę sprawdzić, jak się nazywa ta babka? Viola, babka? Tak? Viola się nazywa. I musisz... Osoba, do której dzwonisz? Viola Ongrzewska. Jest aktualnie niedostępna. Proszę, zostaw... Fail. Dobra, to do innej osoby, nie? No tak, no. Dzwonimy do pana Łukasza. Dzwonimy do pana Łukasza. Jazda. W Krakowie. Łukasz, proszę cię, odbierz. Tak, słucham. Dzień dobry, czy z panem Łukaszem mam przyjemność? Tak, przy telefonie słucham. Panie Łukaszu, znalazłem ofertę ogólnie, że pan korepetycję prowadzi z matematyki. Tak. Zgadza się? Tak. Dobra, ogólnie sprawa wygląda następująco. Mam syna, no nie zaliczył matury, po prostu już który piąty czy tam szósty raz podchodzi do niej i nie zaliczył. I potrzebowałbym, żeby jakaś osoba podszkoliła go podczas wakacji oczywiście, żeby już od września zaczął jakby od nowa wszystko. Wie pan co, poprawkami zajmuje się wszystkimi moja żona, bo ona ma takie bardziej podejście, że tak powiem. Nie, ale to, potrafi, a to nie możecie razem, że pan i żona, bo na przykład żona może znać jedne tematy, nie wiem, a pan jakieś... Ale to by było bez sensu, także od razu panu mówię, no wszystkie poprawki u nas robi żona, bo po prostu lepiej to wychodzi, no powiem szczerze. Więc jeśli pan chce, czyli to mogę co, mam zadzwonić do pana żony? No co, może mieć lekcję, więc najlepiej SMS-a napisać. Ogólnie, bo wygląda sprawa tak, że mój syn ma już 25 lat i chciałbym, żeby ten jego rok był już ostatni w szkole, żeby w końcu zaliczył tą maturę. Bo wie pan, on, no wiem, rozumiem. On nie chodzi już do szkoły, tylko podchodzi do matury i no zależy mi, więc nie wiem, ma pan jakieś lepsze sposoby, bo chodziliśmy rok temu na korepetycję i w ogóle to żadnego skutku nie dało. Czy ma pan jakieś... No wie pan co, jeśli uczeń się u nas przekłada, to bez problemu. Znaczy no wszyscy po naszych kursach zdali, więc nie powinno być problemu. Ogólnie nawet, wie pan, mogę powiedzieć synowi na pierwsze zajęcie, żeby kupił kwiatki dla pana żony, żeby w ogóle jakby dobrze zacząć i fajnie by to wyglądało. Nie, byłoby przyjemnie. Zobaczycie co i jak. Dobra, a jest jakaś lekcja próbna, żeby, nie wiem, zobaczę, ja przyjdę z synem, bo wie pan, on trochę nie ogarnia, on no, słabo mówi po polsku. No oczywiście, no nie ma, że tak powiem, przymusu. Po pierwszej lekcji sobie państwo podejmiecie decyzję. No dobra, czyli możemy przyjść na zajęcie próbne i po nim jakby ogarnąć, tak? Czy będziemy dalej? Tak jest, oczywiście, jak najbardziej. Dobrze, a... Ja wyślę panu numer do żony i pan już tam SMS-ami o wszystko do pyta, dobrze? A mam pytania, czy mógłbym też, jeżeli mi się spodoba, też się nauczyć z synem? Byśmy, nie wiem, we trójkę, ja, syn i pana żona. No nie wiem, czy to by było wydajne. Szczerze mówiąc, czegoś takiego nie robiliśmy. To by musiał pan, nie wiem, ja bym, dopytać. Ale wie pan, ja bym dopłacał za to. To nie jest tak, że tylko za syna, za jedną osobę. Nie byłoby nie, gratis. Ale to nie jest kwestia tylko pieniędzy. No wie pan, jak coś z tego ma być, to... Nie wiem, to... A, bo państwo tylko korepetycje i normalnie pracują jeszcze gdzieś, bo czy to jest nas... Nie, my się tylko tym zajmujemy. Aha, ja rozumiem. No to ja bym na jeden raz by mi starczyło i byłoby okej. Okay. Dobrze, to pan mi w takim razie wyśle na ten numer SMS-a. Ja zadzwonię po prostu... Czy mamy SMS? Nie mogę dzwonić do pana żony. Najlepiej SMS-a puścić, bo tak to może nie odebrać, bo może mieć lepsze. Oczywiście, dobrze. A w jakich godzinach najlepiej dzwonić? Czy najlepiej tak jak mówię, SMS-a wysłać. Aha, dobra, to po prostu wysłać i czekać na odpowiedź. Tak. Proszę pana, proszę mi jeszcze powiedzieć, ile to, jak to cenowo wygląda, ile żona bierze? 60 zł za godzinę. Za jedną godzinę, tak? Tak jest, tak. A jakbym wziął, nie wiem, na kilka godzin, to jakieś zniżki są, obowiązują? Nie ma żadnych, nie. No dobra, rozumiem. Dobrze, proszę pana, to będziemy w takim razie w kontakcie. Dziękuję, do usłyszenia. No. Też byś się chociaż czegoś nauczył.
Dobra, Oskar, to jest tak. Ty dzwonisz do dziewczyny z Roxa.pl i mówisz jej tak, że jesteś kierownikiem na budowie. Chłopaki tydzień wcześniej skończyli już z budową obiektu i chcesz, wiesz, wynagrodzić ich, nie? A chłopaki są ze wschodu, wiesz, Ukraińcy, Rosjanie, Białorusi. Dobra. I chcesz wynagrodzić ich. Jest piątka i czy ona pracuje w tandemie, jak może obsłużyć i tak dalej. Tu jest numer. Numer. Patrz. Dobra. Jak on się nazywa? Nie wiem. Nie wiem, weź głośno ten. Salam, Awe, nie słucham? Hej, piękna. Cześć. Słuchaj, sprawę mam taką. Tak? Potrzebuję kogoś, kto zatańczy na zakończeniu jakby budowy, bo chłopaki się pięknie spisali. Chodzi o to, żebyś zatańczyła dla nie chłopaków. Nie ma takiej opcji. To jest salon masażu, ja pracuję jako masażystka, nie jako tancerka. Jako masażystka? A to w sumie nawet może i lepiej. To pani mi genialny pomysł podsunęła. A jaki masaż pani oferuje? Od relaksacyjnych, klasycznych, sportowych po erotyczne. Mhm. Bo chłopaki ze wschodu ogólnie są. I oni takich rzeczy no nie mają jakby u siebie, ale erotyczny taki taniec albo jakiś tajski, coś takiego. Jak to? Proszę pana, masaż tajski to nie jest masaż erotyczny. To jest masaż bardzo mocny, bardzo silny i bardzo bolący. Naprawdę? Tak. A to może i być erotyczny, jak boli. Tak jak mówię. Jest taka możliwość, ale tylko i wyłącznie u nas w salonie i jedna osoba na godzinę, ewentualnie na pół. Jedna osoba na godzinę, ewentualnie na pół. No dobrze, ale to chłopaki by przyszli po kolei i taki masaż erotyczny. A co jest w taki masaż wpisane? Proszę pana, masaż tantryczny to jest masaż wykonywany na macie rękoma i ciałem naprzemiennie. Masażystka jest w majteczkach, żeby nie było możliwości, że tak to nieładnie określę, żeby dotykać, żeby macać. Zakończenie jest takiego masażu manualne. A, manualne jest zakończenie takiego masażu. No rozumiem. Nie, bo to są takie chłopaki, no to są młodzi mężczyźni, którzy za bardzo styczności z kobietami aż takich nie mieli. O, wie pani, no jak to jest. Jeszcze pani mi powie, jaka jest cena takiego masażu? 150 zł za pół godzinki albo 200 zł za godzinkę. 200 zł za godzinkę, no to w sumie nie tak dużo, bo chłopaki naprawdę tak się z tą budową szybko uwinęli, że kurde, muszę im coś sprawić fajnego. Mhm. Jeszcze tak... Ewentualnie na kiedy by to miało być? No myślę, że to by miało być jakoś w przyszłym tygodniu. A jeszcze mam takie pytanie, a czy zrobiłaby pani taki masaż stóp? Bo jeden chłopak ma straszny pociąg do stóp. Lubi stopy chłop. Po prostu lubi stopy. Lubi jak mu się dotyka stopy. To już jest kwestia do dogadania się z masażystą. A, z masażystą? Tak. Ale to chłop będzie go masował? Masażystką. Masażystką, no właśnie, bo jak... No myślę, że mógłby być niezadowolony, jakby chłop masował trochę. Nie, spokojnie. Mężczyzna nie będzie masował. Mężczyzny nie będzie masował. Też... Chyba żeby się tak zdarzyło. Są takie ciemniejsze jeszcze kobiety, bym się chciał spytać. Takie murzynki, coś koło tego, Brazylijki nie ma. A Azjatki? Nie, mamy tylko Polki. Tylko Polki. I Litwinkę. Litwinkę. O, to Litwinkę to się dogadają chyba. A to dałoby, żeby ta Litwinka tych pięciu po kolei wymasowała, bo oni też tam nawijają chyba podobnie jakoś. Nie wiem, ja się nie znam, no nie wiem, ja im tylko płacę. I chciałem im coś miłego od życia, żeby mieli. No na pewno, po rosyjsku się dogadają. Po rosyjsku się dogadają, mówi pani, no dobrze. No jeden, tylko że jest jeszcze taka kwestia, że jeden chłop to taki prawie jak koniec, no duży chłop. Wie pani, co to znaczy, jak mężczyzna ma trzy nogi? Spokojnie poradzimy sobie. Znaczy, bo nie wiem, czy to nie są jakieś drobne kobiety, bo powiem tak, no, chłop mówi, że oko może podbić. Poradzimy sobie. Jeżeli jedna dziewczyna z bardzo dużym biustem, to też mu może oczy podbić. O, no to chyba będzie pojedynek mistrzów. Jaka to jest miseczka, tak z ciekawości tej pani? Bo ja tu muszę mieć wszystko zanotowane, żeby wiedzieć, pana, kogo jak dopasować, no.
A jeszcze ważne jest to, czy ten biust jest duży, bo naturalnie, czy ten biust jest duży, naturalnie. Bo koleżanka lubi McDonalda wpierdalać. Nie, naturalny. A czy jeszcze jest taka opcja, bo taki masaż jest z olejkami, tak? I pod jakiś prysznic można tak, potem wejść? Oczywiście, tak, oczywiście, mamy prysznicę w każdym gabinecie niezależnie od siebie. Są prysznice niezależnie od masażu. Dobrze, i czy pod ten prysznic można wejść z panią, która wykonywała masaż? A to już znowu jest kwestia dogadania z dziewczyną. To jest kwestia dogadania z dziewczyną, czyli dziewczyny są otwarte, bardzo dobrze. Jeszcze czy ja coś powinienem wiedzieć, bo tak, cenę dogadaliśmy, masażystki tak mniej więcej już wiem, kto do kogo będzie pasował, bo ja tu kolegów dobrze znam. No, jeszcze jest taka kwestia, bo ja też bym chciał tam pójść, tylko że... bo to jest taka... wie pani, jak teraz są te ruchy, Robert Biedroń, takie inne. No, to ja bym chciał z takim moim kolegą przyjść tam i tak jakby, żeby nam wspólnie masaż zrobiła. Że ja plus kolega. Nie, takiej opcji niestety nie ma. Że nas po prostu by dwóch było i dwóch by nas masowała, jedna kobieta. Nie, nie ma takiej opcji. Nie mam możliwości nawet fizycznie, żeby to zrobić. A za mały materac. A za jakąś dopłatą, sporą dopłatą. To muszę zapytać koleżanki, czy by się zgodziła. No bo jak normalnie 200 zł za godzinę, to ja bym 700. 700. Niech stracę, 1000. Bo ja szukam żony, Proszę pani, bo ja szukam żony, bo się z nim nie dogaduję. Nie mogę się z nim dogadać. On nie chce sprzątać. Ja zmywam, cały czas piorę, prasuję, na budowie mam problemy. On nie sprząta, proszę. Wie pani, jak to jest? Wrócić do domu, on nic nie robi cały dzień, tylko wpierdala chipsy i gra w Lola, a ja próbuję tutaj coś zrobić sensownego z naszym życiem. Nic nie mogę, nic proszę, po prostu. Proszę zadzwonić do mnie za 3 tygodnie, jak to wtedy się dogadamy, dobra? Przepraszam, bo tak wybuchłem. To za... bo... Tysiąc złotych, proszę pani, i niech ta kobieta nas wymasuje, bo potrzebujemy takiego wspólnego bodźca. Dobrze, proszę zadzwonić do mnie w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu. Ja się też dowiem, dobrze? W przyszłym tygodniu, dobrze. To pani tak zarezerwuje mniej więcej, będzie 5 typa, ewentualnie 7, jak to z kolegą się uda dogadać. Dobrze. 5, ewentualnie 7. No, miłego dnia. No. No, już by się więcej nie dało rady z niej wycisnąć. Nie, spoko było. Już tak. Ogólnie to masz dzieciaka, który aktualnie zdał prawo jazdy, ma 18-19 lat i chcesz mu kupić samochód. Tylko że dzwonisz do kogoś, kto sprzedaje samochód dla dzieci do lat 5. Okej, okay, dobra. Tam, tylko wiesz, to tak ci szybko, że zdał prawo jazdy. Tak... Halo, dzień dobry, czy z panem Krzysztofem mam przyjemność? Tak, dzień dobry. Dzień dobry, dzwonię w sprawie ogłoszenia. Wiedziałem, że tam pan ma autko na sprzedaż elektryczne. Czy to jeszcze aktualne? Tak, aktualne. No dokładnie, ja tam odświeżyłem do dzisiaj, to dlatego pewnie zobaczę. Aha, bo ogólnie wygląda sytuacja tak, jaka jest tam waga maksymalna, bo wie pan, ja mam trochę, no... cięższego, tak nie ukrywam, dziecka i może być, żeby wytrzymało po prostu, bo jak to jest w ogóle z wagą? I love you when you call me seniori. Generalnie bym musiał gdzieś tam w papierach szukać, ale ja mam 6-letnią córkę. Aha, bo ja mam 18-letniego syna i wie pan, on dopiero zdał prawo do jazdy, a ja trochę się boję, bo no tak niepewnie, my mieszkamy na wsi i wie pan, nie mamy nawet ronda, on zaliczył, ale puszczać go tak na miasto, to ja się boję. I ile lat ma? 18 dopiero skończył. Miesięcy czy lat? No lat, 18. No to gdzie? No to jest przecież ten samochodzik ma 1,20 m. Ale to on jest leciutki, wie pan co, bo jest tak wprost mówiąc jest upośledzony i waży tylko 50 kg, więc dlatego właśnie chcę spróbować. Nie, to wie pan co, to będzie za małe. I 150 cm tylko. Nie, to nie ma szans, to moja to... córka ma ze 120 cm i ona ledwo się tam mieści. Aha, czyli to jest taki dla dzieciaków, tak? To jest dla takiego 2-3-latka maksymalnie. Aha, to nie wiem, to chyba jakaś pomyłka, bo nie wiem, wpisałam na OLX-ie autko, pierwsze auto dla syna i od razu mi wyskoczyła pana oferta. Aha, nie, no a to jest auto elektryczne dla naprawdę takiego 2-3-latka. Ja rozumiem, a nie ma pan, nie wiem, znajomych, które mają na sprzedaż takie dla osób starszych? Nie wiem, mógłbym... Nie.
W ogóle wie pan co? Tak już przy okazji, jak tam u pana rośnie ta córka, może Lego ma pan na sprzedaż, bo też bym potrzebował taki jakiś większy zestaw, albo żeby zebrać se autko takie własne z Lego. No ale ja mam dziewczynę, to są wszystko takie, wie pan. Aha. Tylko dziewczyńskie sprawy, no. Rozumiem. Różowe wszystko, tak? Tak, no dobra, tak. Dobra, to to trudno, kurde, to nie wiem, co pan poleci dla takiego dziecka, bo ja jeszcze nie mam doświadczenia i w ogóle mam takie podejrzenie, że no wie pan, jak to tak powiedzieć łagodnie. Przepraszam, zacina się pan. Nie mogę. Tak, przepraszam, bo tu coś z zasięgiem mam. Ogólnie, że no wie pan, mój syn lubi akurat ubierać takie różowe rzeczy i mam podejrzenie, że on nie lubi dziewczynok, jest gejem, tak podejrzewam, ale wie pan, w obecnych czasach no to nie cisnę go tam za bardzo z tym, już akceptuję taki, jaki jest. No i ogólnie tak sytuacja wygląda, ale jak mówi pan, że ma tam sobie jakieś dziecięce różowe dla dziewczynek rzeczy, no to może pan odsprzeda jeszcze coś, ma pan jeszcze coś na sprzedaż poza nie tym? Nie mam, proszę pana, to wystawiłem i to jest tyle, nie? Tylko to, nic. Tak? No tak, dziękuję bardzo, kłaniam się. Dobra, dziękuję, do widzenia. Ja nie mogę się powstrzymać. Dobra, Oskar, sprawa wygląda tak. Jesteś rolnikiem, masz konia i chcesz go sprzedać, ale potrzebujesz go ostrzyć, zanim sprzedać, i dzwonisz do salonu na fryzjera i chcesz pożyczyć sprzęt. Albo ewentualnie, żeby on ci ostrzykł. Ile by to kosztowało? Sprzedałeś ciągnik, hajs to nie problem i takie rzeczy. Ogólnie jesteś ze wsi, a to są okolice Wrocławia. Robimy to. Jestem ze wsi, okolicy Wrocławia. Dobra. Tak, proszę. Dzień dobry, czy to salon fryzjerski? Tak, słucham pana. Dzień dobry, bo czy... Ja mam taką nietypowe pytanie. Czy można by pożyczyć sprzęt? Czy można? Pożyczyć... Tak, od pana, bo ja nie mam taki... Bo potrzebuję profesjonalny sprzęt do ostrzyżenia. Nie, absolutnie, ja nie pożyczam, wie pan... Ale to duże pieniądze ja zapłacę i mnie stać, ja jestem bogatym rolnikiem, proszę pana. Dobrze. Bo nie, potrzebuję konia, potrzebuję ostrzyc. Dobra, nie, ale proszę pana, bo to naprawdę jest poważna sprawa, bo ja chcę go sprzedać, bo nie potrzebuję tego konia. Ja chcę się wyprowadzić do Warszawy, do dużego miasta, ale proszę pana, pan mi nie... Dobra, Oskar, że z tym fryzjerem trochę nam się nie powiodło, dzwonimy teraz do fryzjera dla psów. To może z nim będzie łatwiej. Myślę, że fryzjer psi konia ostrzyże, człowieku. Lecimy w to. Tutaj łyczek soku. Pomarańczowego. Tak, słucham. Dzień dobry, pani jest psim fryzjerem, tak? Tak, dokładnie tak. Dobrze. Ogólnie ja mam taką prośbę nietypową. Czy można zrobić tak, że pani by dojechała? Nie, tylko u siebie w salonie. Mm-hmm. No ale pan popatrzy na liczbę tego mnóstwa, jest bo wie pani co, bo wie pani no. co, bo ja mam dużego pieska. No. Ma pani bardzo ładny głos w ogóle, bardzo śliczny taki. Ale wie pan co, ja w ogóle tu pracuję tylko z małymi pieskami. Ja po prostu już się do dużych nawet nie zbliżam, no, że tak powiem. Znaczy... Jak mi kiedyś zaatakował duży piesek, to znaczy już nie, od tego momentu wie pani, co robię to... tylko 10-kilowe psy i maksymalnie nawet nic innego nie ten. Poza tym ja i tak nie dojeżdżam, więc nie pomogę. No dobrze, znaczy inna kwestia, bo to nie do końca jest tak. A sprzęt można by pożyczyć od pani? Taki profesjonalny. Nie, jasne, rozumiem, proszę pana. No to są tak delikatne rzeczy dla mnie, że to jest no nie. Ja bym dużo zapłacił. To nie wchodzi w grę, ale co panu potrzeba w ogóle, to może w ten sposób. Inaczej, bo ja ogólnie jestem troszeczkę z takiej wiochy, no i ja bym chciał się stamtąd wyprowadzić, ale potrzebuję wszystko sprzedać do końca. I mam bardzo brzydkiego konia. Potrzebuję, żeby go ktoś ładnie ostrzygł, tutaj grzywkę skrócił, tutaj przy ogonku coś tamten. I żeby on ładnie wyglądał. Tak, no... No ale to pan chyba, że nie żartuje teraz, nie żartuję. Jak sobie mogę żartować? Proszę pani, rozmawiamy poważnie, jestem poważnym człowiekiem. Wiem, aha, że nie brzmię na poważnego człowieka. Nie,
spokojnie, nie o to chodzi, tylko że są od tego profesjonaliści, jeżeli pan faktycznie potrzebuje kogoś do takiej pracy, to są ludzie, którzy się po prostu tym zajmują. Ale, owcami, ale... koniem i naprawdę? Tak dalej. Tak, a zna pani kogoś może? Ma kogoś pani nie godne... nie polecam, bo ja nikogo nie znam, bo ja jestem ze wsi, proszę pani, i ja nie wiem, co tu mam zrobić. Ja chcę uciec do wielkiego miasta, poczuć trochę Warszawy, pobawić się wieczorem pod klubem. No dobra, to jeszcze raz powiem, jeżeli faktycznie nie robi sobie dobrze, to pan wpisze strzyżenie. Nie, no tego, dobrze. Co pan potrzebuje i myślę, że pan znajdzie. Dobrze, dobrze, ale wie pani co? Może troszeczkę to był taki żarcik, ale nie do końca, bo ja w sumie to troszeczkę dziewczyny szukam. To nie do mnie. Jak to nie do pani? A dlaczego? Nie, to nie do mnie, proszę. Dlaczego? Pana. Jest pani zajęta? Tak. Ale chłopak nie chciał, da się przesunąć. Nie da się przesunąć. Jak się nie da, proszę pani? Jak proszę się... pana, generalnie to ja się naprawdę śpieszę, bo właśnie tak? Wychodzę z domu. Tak. A mogę panią podwieźć? Naprawdę... Gdzie? Nie, nie trzeba. Jeżeli... Zamówić no, pani Ubera? Nie, dziękuję. Naprawdę. Ale... Do widzenia, miłego dnia. Ale proszę pani, nie no, ja się, ale ja się już zakochałem. Nie mogę, ale ja już się zakochałem. Dobra, ja już się zakochałem. Kocham cię, skarbie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Stawcie łapki w górę i piszcie w komentarze, jeżeli chcecie więcej. No jeszcze dzwoneczek, jeszcze dzwoneczek. I wbijajcie na Instagrama, dawajcie, zróbmy 15k. I TikToka? I na TikToka.